kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. Jest już koło godziny 10, bo mieliśmy rano mały dramacik. No niestety, dopiero teraz chłopcy się uspokoili, dopiero teraz udało nam się usiąść, właśnie siadamy do naszego śniadanka. Oni już zdążyli zjeść jajecznicę, kaszkę, no i wszystkie inne rzeczy, które dawaliśmy im na szybko. Zdążyliśmy się przebrać, zmienić pieluszki i nie wiemy, co w końcu zadziałało, ale w końcu humor im się poprawił. Ale jest jedna rzecz, którą chcę Wam pokazać od rana, od kiedy wstaliśmy po 6:00. Cały czas chcę chwycić kamerę i pokazać Wam. Zaraz zobaczycie co. Zobaczcie, zobaczcie jak wygląda świat za oknem. Aż chyba otworzę i pokażę Wam na żywo. No zobaczcie, zasypało nas po prostu. My wczoraj udekorowaliśmy dom, a świat udekorował się sam. Jest taka wielka, gruba warstwa śniegu. Kryzys już chyba zażegnany zupełnie. Bawimy się. Stary tutaj podkład muzyczny robi, ale nie pamiętam, jak to szło. A zaraz chyba drzemka. Remuś, chcesz iść na drzemkę? Idziemy spać? Nie? Nie. Na razie nie. Piękny, jest nasz dom. Przepiękny. Tutaj już stoi choineczka, gotowa, żeby ją ubrać. Mam nadzieję, że wstaną z lepszym humorem. Więcej klocków. Mamo, ile klocków ułożysz? Masz. Nie. O, i koniec. Powierz. I powierz. Brawo. Idziemy spać, Bobaski? Remuś, idziemy spać? Remuś, jesteś zmęczony, Remuś? Remuś, idziemy spać? Nie. Dobra, to powiedz jak coś, dobra? Dzisiaj muzyczny dzień. Także nie boimy się ani bałaganu, ani hałasu. No chyba, że to hałas z grających zabawek, które wrzynają się w mózg, to wtedy nie. Tato, w pokrywkę lepiej. Jak rytmicznie. Dawaj to. Musi wisieć, wiesz? Patrz, co ręczyk robi. Marcel zrobił włosing chłopakom, także wyglądają właśnie tak. Zobaczymy jak długo. Mamy dużo zrobionego żelu z siemienia lnianego, więc korzystamy. Tatuś Wam tam gra na cymbałkach. Idziemy zobaczyć? Chyba nie. A może jednak? Zmierza do Ciebie Remuś. Śliczny jesteś, synku, wiesz? Śliczny. Zabierasz szczotkę. Tato, dzisiaj mam good hair day. Dziękuję. No pięknie, pięknie dzisiaj te włosy wyszły. Remkowi lepiej. Tak? A mi się Ruperta mega podobają. Tak. Remcie. Ja też nie wiem, czy to należy rozczesywać, czy nie. Nie mam doświadczeń. Remcie, pokaż się.
Chodź, Rupert, idziemy brata zobaczyć. Rękawki z mapy. Nie. Chodź, idziemy do taty po pałeczkę. Śmieszna, zobacz jaka śmieszna. Kucie. Cześć. Cześć. Chodź, pójdziemy. Idziemy. Nie. Tak wygląda Remuś. Rupert poszedł do taty przechwycony. Nie wiem, chyba mi się bardziej Rupert podoba. Czy dzisiaj znowu jest każdy w inną stronę? Nie, chyba oboje są w tą samą, bo wczoraj każdy w swoją stronę był. No jak widzicie, dzisiaj może jest good her day, ale charakter... Tak, bo nie charakter, tylko nastrój. Taki o. Co mi przyniosłeś, Renifera? Wskakuj. Ale gofra mogę ci dać. Owsiany gofr. A ty chcesz gofra? Rupert? Nie. Rupert chce cyck. Rupert, gofer. Gofer, gofra. Mówię słowo. Masz? Nie. Jajecnica? Chcesz mi? Nie. Cycko. Chcesz jajecnicę? Ej, no jajecnica, nie krzyczysz. Jajecnica? Zrobić jajecnicę? Dzieci się zajęły zabawą, także mamy nareszcie czas na kalendarz adwentowy. No dzisiaj jest wyjątkowo ciężki dzień. Podejrzewamy, że albo zęby, albo choroba. Jutro brak żłobka i... Okaże się jutro rano. No to będzie logistycznie ciężkie do ogarnięcia, bo ja jutro idę do okulisty, żeby do pracy po prostu zrobić badania. No więc ciekawie będzie. Chyba pierwszy raz w życiu zaangażujemy dziadków. No ale dobra, to jest problem na jutro. Dzisiaj jeszcze o tym nie myślimy. Będziemy się martwić z rana, jak chłopcy staną z gorączką. Zobaczymy. Mieliśmy ubierać choinkę. Tak, myśleliśmy sobie, że ubierzemy choinkę dzisiaj, bo chłopcy są w domu, ale z racji, że się rozchorowali, to będą też w domu następne dni, także możemy ubrać choinkę wtedy, kiedy... będzie takie zadanie w kalendarzu, bo chcieliśmy po prostu zrobić to, co mamy dzisiaj do zrobienia, no, plus dokończyć, ubrać nie, choinkę. Dokończyć. Ale dokoła. Jakoś tak nie było kiedy. Nie wiem, czy nas w ogóle coś było słychać, bo to są głośne zabawy. Mam nadzieję, że słychać. Jak nie, to zrobię napisy. Już mam wprawę w tym. Proszę, Marcyś, przejmij widzów. Zobaczymy, co tu mamy w naszej siódemeczce. Jest karteczka, ale są też inne rzeczy. Co to jest? Czy to znaczy, że będziemy dzisiaj piec pierniczki, Marcel? Nie wiem, ja tam tego nie wkładam. Nie wiem, kto to robi. Dopasowywanie świątecznych kształtów. Kto tam ma pograć z tobą? Chodź, będziesz nagrywał z nami. Chodź. Hop! A więc tak, pomysł jest taki, że w weekendy, kiedy bobaski są w domu, kiedy jesteśmy razem w domu, to będą różne fajne zabawy i zadania dla nich, bo jeszcze są za mali, żeby przez cały tydzień mieli zadania. I tak musiałam się sporo naszukać, żeby znaleźć coś, co ogarną. Więc dzisiaj znowu mamy bobasową zabawę i zaraz zobaczycie, co się kryje pod tym hasłem dopasowywanie świątecznych kształtów. Co to za ładnie uczeszczony chłopiec? Tata się włosingiem bobasowym ostatnio zajmuje.
Biegniemy. Tam, mama ci pokaże, co z tym zrobić. Dziękuję. Mamy, ja się tak jak powiem. Proszę ci dać formę. Tu jest ten, nie tutaj, tam. Już wrzucił. Nie, tak? Dwie mam, dwie mam. Dwie, dwie miał? Bo tak. Dostanę foremkę. Nie. To pa! Co ty krzyczysz na mnie? Daj kamerę. Tak wygląda gotowa plansza. Tutaj Remek rzucił w nas kijem. Chodź, Remuś. Mamy więcej foremki. Pięknie, synu! Pięknie! To trzeba. Nie aż tak łatwo, ale dobrze. Dobra, drabie. Czerwone, czerwone. Tutaj, zobacz. Ale sobie pobiłeś prawo. To pasuje tu. A taka choineczka? Gdzie pasuje taka choineczka? To tu, tak. No tylko zabrałeś palcem, ale było blisko. Jeszcze przed samą kąpielą zorganizował lepszą zabawę. Trzeba odwrócić tylko i drugi malowideł jest tam potrzebny. Remek uwielbia na tym siedzieć. Tak, a nie, kłopotki mam. Usiadł na moim rysunku. Daj nam drugą kredkę. Malujemy, malujemy. Nie. No właśnie. Wiedziałem, jak ją ocenię. Myślałam, że zje. Ruperta nie rysuje kredki. Rysuje. Remuś. Zamiana. Musisz na tym siedzieć. Ta też rysuje, patrz. Ta też rysuje. Wszystkie rysują tak samo. Masz. O, proszę, jak ładnie czerwona zaczęła rysować. Brawo. Brawo. Daj mi też kredkę. Tobie też? Tak. Powiem wam, że tutaj w ogóle powstało dzieło sztuki. Te wszystkie kredki zrobił Remuś. I Remuś cały czas bierze nową kredkę i rysuje. Teraz może żółtą, synu. Proszę. I cały czas rysuje. A jeszcze niedawno, jakieś miesiąc, półtora temu, kupiliśmy te kredki, no i nie mieli jeszcze. A tutaj Remuś naprawdę siedzi dłuższą chwilę i rysuje. Czy to żłobek, czy dorośli po prostu? Natomiast Rupert lata z tymi kredkami po całym domu i zastanawiam się, kiedy pomoże ścianę.
Więcej kredek, synu, więcej. Można odłożyć. Kredki. Pomniczka. Remuś ocenia swoje dzieło. Tylko z odległości jest w stanie. Pięknie, Remuś. Dzieło? Pięknie. Kto tak? Ach, pójdziesz do mamy? Chodź. Chodź. O, lepiej ci to idzie. No. Czemu jedną stronę? O, jakie skupienie. No. Oj. Oj. Chodź, bo to jest ta mata. Nie jest tak łatwo. Ty bokiem chodzisz. No właśnie. A teraz do przodu! A ja się rozjeżdżam tutaj, bo tu jest karton. Ale bardzo ładnie! Dużo przeszedłeś. Oj. Oj. Ale super. Do mamy teraz, chodź. Chodź do mamy. Remuś. Wstajemy i do mamy. Chodź, wstajemy. Wstajemy. I do mamy idziemy. Pięknie. Tata cię sekuruje jak coś. Kto tak pięknie idzie? Oj. Tam. Ale jest okej. Ale było super. Super poszło. Ekstra. Kto tak pięknie chodzi? No kto? Jeszcze ćwiczymy? Ręcie? Kolorujemy mamę, bo ma tu białe. Chodź, ręcie. Idź do tatusia. Chodź do mnie. Chodź, Remuś. Wstajemy. Nie. Nie chcesz? To nie. Nie zmuszamy cię. Nie. Ale idziemy się już myć. Idziemy do kąpieli. Do wanny idziemy. Tutaj już nie masz wyboru, niestety. Cześć. Trochę boczkiem. Teraz trochę przodem. Technika mieszana. Tak. Remuś chodzi.